Dzień dobry, Kleszcz. Nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie, a dzisiejszy odcinek jest kontynuacją miniserii o kleszczach. Poprzednim razem opowiadałem wam o tym, jak jest kleszcz zbudowany, co on w życiu robi, trochę ciekawostek było, a tym razem będzie oczywiście o chorobach. Opowiem głównie o boreliozie i kleszczowym zapaleniu mózgu, ale wspomnę też o babeszkiozie i anaplazmozie granulocytarnej. Natomiast kolejny odcinek poświęcę temu, jak się chronić przed kleszczami i odpowiem na wasze pytania. Dzisiejszy film, podobnie jak poprzedni, powstał przy współpracy z panią Anną, która jest naukowcem zajmującym się zawodowo kleszczami. Pomagały mi też inne osoby, a koszty powstania tych odcinków w znaczącej mierze pokryli moi patroni. Dzięki. Idziemy. Zanim zaczniemy o chorobach, to może najpierw o tym, kto nas zaraża i dlaczego. Mianowicie zarażają nas larwy, nimfy i samice, czyli wszystko, co się w nas wbija. Najczęściej na ciele możecie znaleźć wkute nimfy, czasami także inne postaci, z czego z samicami jest o tyle trudno, że one są po prostu duże i albo z nas spadają, albo szybko je znajdujemy i zrzucamy z siebie, no więc rzadko mamy je wkute. Widzicie, z kleszczami jest tak, że jak taka larwa albo nimfa zaczyna pić krew od żywiciela i ta krew jest zakażona jakimś patogenem, no to ten patogen wnika w daną postać. No i problem polega na tym, że przeobrażenie z larwy do nimfy, czy z nimfy do samicy bądź samca nie zabija patogenu. On jest przekazywany do tej kolejnej postaci. Czyli w kolejnym stadium podczas picia krwi z kolejnego żywiciela, no dany osobnik jest w stanie przekazać patogena temu następnemu żywicielowi, na przykład nam. Z tego, co powiedziałem, logicznie można by było wywnioskować, że nie da się zarazić od larwy, no bo przecież gdy jesteśmy jej pierwszym żywicielem, to skąd w niej bakterie czy wirusy? Otóż niestety można się zarazić, bo jeżeli jej matka, jeżeli samica była nosicielką któregoś z patogenów, no to gdy składała kolejne jaja, 8-10% dostało ten patogen w wyprawce, więc jak z jaj wyględą się larwy, no to one także już są nosicielami. Chorób, którymi możemy się zarazić od kleszczy, no jest całkiem sporo. I teraz ważne oświadczenie z mojej strony. Widzicie, może ja lekko o tym wszystkim opowiadam, ale choroby to nie żarty. Na pewno nie należy ich bagatelizować, ale także nie należy popadać w paranoję. Do lasu jak najbardziej chodzić można. Zacznijmy od boreliozy. Moi rodzice mieli znajomego. Znajomego, który w 90-tych latach zaczął się czuć źle, zaczął mieć problemy ze stawami, w końcu wylądował na wózku, a diagnoza, jaką dostał, to stwardnienie rozsiane. No i po jakimś okresie dopiero odkryto, że on wcale nie ma stwardnienia rozsianego, tylko właśnie boreliozę. Jakiś rok leczenia i wrócił do aktywnej pracy w lasach. Tak więc świadomość tej choroby była bardzo mała, teraz jest większa do tego stopnia, że tendencja się troszeczkę odwróciła i czasami ludzie, którzy mają zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, szukają sobie boreliozy i próbują się na nią leczyć, no bo wiadomo, stwardnienie rozsiane jest znacznie, znacznie gorszym schorzeniem, chorobą niż borelioza. No to jak tę boreliozę rozpoznać? Słuchajcie, jest kilka różnych symptomów. Najbardziej oczywisty i najczęstszy to rumień wędrujący. Czyli w miejscu, w którym zostaliście ukłuci przez kleszcza, wywaliliście go, po jakichś 2 tygodniach zaczyna się rumienić, zaczyna się pojawiać taki okrąg rozchodzący się, dlatego wędrujący. No ale niestety no, nie jest to objaw, który zawsze się pojawia. On występuje w 50-80% przypadków. Dodatkowo, jeżeli zostaliście gdzieś tam dziabnięci na plecach, no to ten rumień nie swędzi, no i można go po prostu przegapić. Warto obserwować, warto po prostu zajrzeć gdzieś tam w lustro, czy poprosić kogoś, żeby sprawdził, czy nic się tam nie dzieje. Zanim mi ktoś napisze, że nieprawda, że mój wujek to miał tak, a moja ciotka tak i tak dalej, no to słuchajcie, oczywiście można było mieć inaczej, no bo my opowiadamy o najbardziej klasycznych przypadkach, a boreliozę można przechodzić także na różne inne sposoby. Z dodatkowych objawów skórnych może się pojawić przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry albo chłoniak limfatyczny.
Poza skórnymi objawami mogą pojawić się na przykład zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie korzonków, zapalenie mózgu, zapalenie nerwu twarzowego, najróżniejsze bóle mięśni, bóle stawów. Zresztą całą listę macie tutaj w opisie. Reasumując, objawów może być bardzo dużo i moja prośba, nie diagnozujcie się w necie, idźcie do lekarza, nie korzystajcie z tego filmu jako sposobu na określenie, czy macie boreliozę, czy nie. Według rejestru sanepidu w 2017 roku na boreliozę zapadło nieco ponad 21 tysięcy ludzi. Chociaż specjaliści uważają, że ta liczba jest przesadzona, ponieważ ludzie bardzo chcą czasami mieć boreliozę. Chcą koniecznie wziąć antybiotyki, dlatego ta liczba rzeczywiście może być przesadzona, choć trzeba także dopuścić sytuację, no, że taki lekarz, który skończył studia w 1984 roku albo 7 i informacje o boreliozie dotarły do niego z internetu, bo nie miał czasu na kursy, no nie zdiagnozuje prawidłowo boreliozy, no i są także niestwierdzone przypadki, choć to jest chyba coraz rzadsze. Dodatkowo lekarze nie mają łatwo, bo wielokrotnie słyszałem, że zdarzały się takie przypadki, że ludzie wymuszali wręcz diagnozowanie boreliozy, chcieli antybiotyki, w necie net kipi od takich informacji, jak tutaj oszukać lekarza, żeby dostać antybiotyki na boreliozę. A dlaczego ludzie chcą to robić? No dlatego, że na przykład kleszcz po nich łaził albo wpił się na chwilę. A widzicie, żeby zarazić się boreliozą, taki kleszcz powinien być wpity w nas między 24 a 48 godzin. I nawet jeżeli ta liczba jest przesadzona, to załóżmy, że 8 godzin. Że 8 godzin trzeba, żeby zarazić się boreliozą. Więc po powrocie do domu, jeżeli sprawdzacie się, jeżeli usuwacie wpite kleszcze, no to macie naprawdę mikro szansę na to, żeby zarazić się tą chorobą. A jeżeli nawet przegapicie i wyhodujecie sobie tego kleszcza, to i tak jest duża szansa, że nie macie boreliozy, bo przecież nie wszystkie kleszcze są zainfekowane, nie wszystkie kleszcze są nosicielami. Wróćmy jeszcze do tego. Wpity w nas między 24 a 48 godzin. I tak rzeczywiście jest, ale od każdej reguły są wyjątki. No i weźmy tutaj takie dwa przypadki. Jeżeli wpiła się w nas larwa, to ona może wcześniej nas zarazić. A dodatkowo bywają takie sytuacje, że żerująca nimfa z jakiegoś powodu odpada od żywiciela, no i ona później musi dojeść. Wbija się po raz drugi i wtedy ma już w sobie aktywne bakterie i może nam zaszkodzić szybciej niż w ciągu wspomnianych 24 godzin. No to wróćmy teraz do antybiotyków. Widzicie, one są skuteczne. Jeżeli bierze się je od 14 do 28 dni, to borelioza zdycha. Nie ma boreliozy. Wiele osób, łącznie ze mną przed tym materiałem, myślało, że boreliozę to się ma przez całe życie. To znaczy, że branie antybiotyków tylko zalecza, no i mamy ją dalej, jak jakiś tam współczynnik rośnie, no to znowu trzeba brać antybiotyk i w dół, i znowu w górę i w dół. I cały czas mamy boreliozę. Nieprawda. Boreliozę antybiotyk zabija. I jej nie mamy. To skąd takie pomyłki? No widzicie, one prawdopodobnie wynikają z tego, że testy, jakie robimy sobie na boreliozę, wykazują jakiś tam współczynnik. I my myślimy, że mamy dużo bakterii. A to nieprawda, bo te współczynniki, które uzyskujemy, to są poziomy antyciał. A antyciała powstają w wyniku zetknięcia z bakterią i w momencie, kiedy tej bakterii już nie ma, poziom antyciał bardzo często pozostaje wysoki. Widzicie, dodatkowo w trakcie takiej terapii antybiotykowej trzeba na przykład unikać cukru i w ogóle antybiotyki mogą nas doprowadzić do na przykład grzybicy układu pokarmowego. No to wróćmy do diagnozowania. Co robimy po kolei? Jakie jest postępowanie? Widzicie, jeżeli macie ten rumień, no to już praktycznie jest oczywiste, że macie boreliozę, no i trzeba wziąć antybiotyki, nie trzeba robić różnych innych testów, chociaż oczywiście wybieramy się do lekarza i jeżeli lekarz powie, że testy są potrzebne, to je robimy. Tak jak wspomnieliśmy, testy pokazują poziom przeciwciał, tak więc są w zasadzie wspomaganiem wyłącznie diagnozy boreliozy. W pierwszym etapie robi się takie tańsze badanie, które nazywa się ELISA. No i tutaj ono ma często nadprognozowalność, dlatego jeżeli wykaże nam wysoki poziom antyciał, no to należy pójść i zrobić sobie drugie badania. Te drugie nazywają się Western Blot albo Immunoblot. Są w dwóch wersjach IgM i IgG i one mogą nam potwierdzić wysoką ilość przeciwciał. Jeżeli nie potwierdzają, no to znaczy, że ELISA się pomyliła.
Jaka jest różnica między przeciwciałami w klasie IgM a IgG? Najprościej można powiedzieć, że IgM pojawiają się najpierw. Pojawiają się troszeczkę wcześniej, choć w przypadku boreliozy, która wnika w tkanki, mogą być troszeczkę opóźnione. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwciała w klasie IgG, to one będą się pojawiały znacznie później. I są to takie przeciwciała pamięci. Organizm zapamiętuje, że miał styczność z chorobą i wysoki poziom tych przeciwciał może utrzymywać się jeszcze bardzo, bardzo długo. Zresztą na tej samej zasadzie działają szczepionki. Jeżeli się zaszczepicie i sprawdzicie sobie poziom przeciwciał, no to będziecie mieli go wysoki. A to nie znaczy, że jesteście chorzy na żółtą febrę, tylko że no, byliście zaszczepieni. Dodatkowo słyszałem o takich badaniach polegających na tym, że bierzecie tego kleszcza, który po was łaził albo gdzieś tam się wpił, wrzucacie go do koperty i wysyłacie. Słuchajcie, to jest naciągactwo, bo żeby porządnie zbadać takiego kleszcza, no to on powinien najpierw trafić do spirytusu o określonym roztworze, później powinien zostać zamrożony i dopiero trafić do laboratorium. A poza tym, to nawet jeżeli w takim kleszczu borelioza zostanie stwierdzona, to jaka jest szansa na to, że macie boreliozę, jeżeli wyrwaliście go po 3 godzinach na przykład? Pamiętacie? 24 do 48 godzin ten kleszcz powinien siedzieć w ciele, żeby nam boreliozę sprzedać. Reasumując, moim zdaniem wysyłanie kleszczy do laboratorium to objaw paranoi i nadmiaru gotówki. No to zanim przejdziemy do kolejnego choróbska, to jeszcze taki przypadek. Słuchajcie, wpił się kleszcz, przetrzymaliście go długo, pojawił się rumień, poszliście, lekarz przepisał wam antybiotyki, wzięliście antybiotyki, ale na wszelki wypadek idziecie sobie później zrobić ELISę, a później tego Western Blota i wychodzi wam, że nie macie przeciwciał, że nie macie wysokich przeciwciał. Widzicie, to nie znaczy, że nie mieliście boreliozy, tylko zabiliście ją na tyle szybko, że te przeciwciała nie zdążyły się wytworzyć, no i dalej ich nie macie. Z drugiej strony, w tej chwili jest już poznanych 20 genogatunków boreliozy, różnych, i tylko 4 z nich są chorobotwórcze, natomiast pozostałych 16 powoduje powstawanie antyciał. Tak więc, jeżeli zrobicie sobie IgM, IgG i wyskoczy wam wysoki poziom antyciał, no to może się okazać, że mieliście boreliozę, ale nie chorobotwórczą. Dlatego jeżeli nie macie objawów żadnych, to nie bierzcie antybiotyków, bo to bez sensu. No to temat boreliozy mamy z głowy, a teraz KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgu. Choć jak widzicie, zaczyna się ściemniać, więc o tym jutro, czyli za 2 sekundy. Wróciłem, a wraz ze mną informacje na temat kleszczowego zapalenia mózgu. Widzicie, problem polega na tym, że gdy kleszcz nam się wpije, wirusa KZM przekazuje nam już po kilkunastu minutach. I na początku nic się nie dzieje. Od 2 do 28 dni trwa okres inkubacji wirusa i wtedy nie mamy żadnych objawów. A później zaczynamy mieć objawy podobne jak przy ciężkiej grypie. Trwają one od 1 do 8 dni, no i jak to wygląda? No wymiotujemy, mamy gorączkę, bóle mięśni, bóle głowy, ciężka grypa po prostu. W 70 do 80% przypadków ta pierwsza faza kończy się zupełnym wyzdrowieniem. Znaczy organizm radzi sobie z wirusem i zapominamy o KZM. Natomiast w pozostałych przypadkach niestety przechodzi ona w cięższą fazę. Wirus zaczyna atakować nasz centralny układ nerwowy. Objawia się to tym, że rośnie nam gorączka, mamy bardzo silne bóle głowy, gorączka sięga nawet 39-41 stopni Celsjusza. Wirus potrafi uszkodzić układ nerwowy trwale albo nawet spowodować naszą śmierć. W 2017 roku odnotowano w Polsce 280 takich zachorowań, natomiast ta liczba według specjalistów jest mocno niedoszacowana z tego względu, że tylko 3 ośrodki w Polsce dokładnie szukają przyczyn zapalenia opon mózgowych. Zwykle leczy się zapalenie opon mózgowych o nieznanym pochodzeniu po prostu, dlatego te liczby nie są specjalnie akuratne. No i tutaj zła informacja, na KZM nie ma leków.
bierze się tylko leki przeciwbólowe, zbijające gorączkę może, ale nie ma leku, który by sobie z tym poradził. Organizm musi sobie dać radę. Natomiast dobra informacja jest taka, że można się zaszczepić. I szczepionka jest bardzo skuteczna, praktycznie eliminuje szansę zarażenia. A jak się zaszczepić? No są tutaj dwie możliwości. Jedna, taka klasyczna, zaczynamy szczepić się w marcu i bierzemy jedną dawkę, po miesiącu bierzemy drugą dawkę, po trzech kolejnych miesiącach bierzemy trzecią dawkę, a później po kilku, po jakichś pięciu latach sprawdzamy sobie ilość przeciwciał i jeżeli jest niewystarczająca, no to bierzemy dawkę przypominającą. Ale że mamy już początek czerwca, no to co w tej sytuacji? No nie trzeba czekać na kolejny rok, można wziąć taki kurs przyspieszony, mianowicie bierzemy pierwszą dawkę, po 7 do 14 dniach bierzemy drugą dawkę, i później po 21 dniach do 5 miesięcy bierzemy trzecią dawkę z przypominającą, jest tak samo jak w pierwszym przypadku. A jak się do tego zabrać? No trzeba iść do lekarza pierwszego kontaktu, on nam daje receptę, idziemy do apteki, kupujemy dawki, wracamy do przychodni i jesteśmy szczepieni. W sumie nie wiem, czy w tyłek, czy w ramię, czy gdzie, no ale jesteśmy szczepieni. Ja już nie pamiętam moich szczepień. W każdym razie alternatywą do tego procesu jest wybranie się po prostu do sanepidu i tam nas kompleksowo mogą obsłużyć. Cena takiej pojedynczej dawki waha się pomiędzy 90 a jakieś 130-140 zł. No to KZM mamy z głowy, a teraz gorączka, dreszcze, apatia, syndrom ciągłego zmęczenia, utrata masy ciała, dolegliwości układu oddechowego, powiększenie wątroby. Jeżeli macie takie objawy, to możliwe, że macie babesiozę. I tutaj część z Was pewnie pomyśli, nie jestem psem. No właśnie, psem nie musicie być, bo trzy gatunki tej choroby dopadają także ludzi i czasami kończy się skutkiem śmiertelnym. Natomiast świadomość lekarzy i społeczeństwa na temat tej choroby jest tak niska, że nawet nie są prowadzone rejestry zapadalności na tę chorobę, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile osób na nią zachorowało. Moja wiedza na temat tej choroby też dużo nie jest, tak więc tylko Wam sygnalizuję temat. Żeby Was jeszcze postraszyć, to w pakiecie chorób mamy anaplazmozę granulocytarną. Tutaj bakteria wnika w nasze granulocyty i zaczyna je zjadać od środka, no przez co te przestają spełniać swoją funkcję. Objawów można nie mieć, można mieć objawy podobne do grypy, a może się zakończyć zgonem. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, no to piszcie pod spodem, postaram się Wam na nie odpowiedzieć w najbliższym odcinku, a tymczasem polecam Wam się sprawdzać, wyjmować kleszcze szybko, szczepić się. Choroby są poważne oczywiście, ale nie można także ich demonizować. Chodźcie do lasu, no tylko z głową. Pozdrawiam, cześć!